Dzień dobry, to znowu ja, wasz ulubiony nowoczesny pośrednik nieruchomości z Lublina. Tak jak wczoraj wam wspominałem we wczorajszym vlogu, dzisiaj od rana, czyli od 8 już powinienem mieć akt notarialny, ale przesunąłem go na godzinę 9 z racji tego, że musiałem do urzędu pojechać jeszcze raz po dokumenty do tej transakcji. Dokument odebrałem, mam go już, także na spokojnie jadę do notariusza, skan już jest wysłany. Dodatkowo wpadłem jeszcze tylko na chwilę do biura po prezent dla mojego klienta, bo w związku z tym, że dość mocno był związany ze swoją działką, bardzo o nią dbał, pielęgnował ją na działce hektarowej, niespełna hektarowej, miał ponad 700 nasadzeń. I pamiętam tę historię, bardzo ciekawa, bo przyszedł do mnie po prostu z ulicy, jak to my mówimy, i przyszedł z czteroma stronami opisu swojej działki do sprzedaży oraz wszystkimi dokumentami, które były niezbędne do przeprowadzenia transakcji. I powiem szczerze, że byłem zdziwiony tym faktem, bo rzadko taka sytuacja się zdarza. No i dzisiaj właśnie finalizujemy tą sprzedaż i z racji tego właśnie, że był tak mocno związany ze swoją działką, postanowiłem zrobić mu prezent i wydrukowałem zdjęcia działki, które miałem w swojej ofercie. Wkleiłem w taki album i ten album mu dzisiaj po przeprowadzonej transakcji wręczę. Ja pędzę do notariusza, do zobaczenia później. Jestem już po akcie notarialnym. Przebiegła umowa bardzo pomyślnie. Obie strony bardzo zadowolone. Nowi właściciele będą mieli działkę, na której będą sadzić świerki bardzo blisko swojego domu, więc są przeszczęśliwi. Też ciekawa sytuacja, bo ci ludzie obserwowali ofertę ponad rok czasu i czekali, aż cena się zmieni. Nie kontaktowali się ze mną wcześniej, tylko czekali do momentu, kiedy cena zejdzie w dół. I w chwili, kiedy faktycznie obniżyliśmy cenę, i to znacznie, bo o praktycznie prawie 100 tysięcy, dopiero wtedy zdecydowali się na spotkanie ze mną, na złożenie oferty, no i zakup. Także mój dzień dzisiaj jest udany, natomiast chciałem na koniec tego dnia jeszcze poprosić was o jedną rzecz, mianowicie dotyczy ona mojego kolejnego sezonu wywiadów, które będę nagrywał już w najbliższym czasie, i 9 października wchodzę do studia nagrań, zaczynam pierwsze nagrania z moimi gośćmi i mam do was gorącą prośbę, mianowicie żeby zrealizować ten projekt. Potrzebuję jeszcze kilku osób, które sobie zaplanowałem z branż, które są bliskie nieruchomościom. I chciałem was prosić właśnie o to, żebyście polecili mi kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w moich odcinkach, w wywiadach ze mną. I teraz osoby, których szukam, których potrzebuję, to są, już wam mówię, geodeta, rzeczoznawca, homestager oraz zarządca nieruchomości. Jeśli wśród swoich znajomych macie kogoś z tych osób, kto myślicie, że zrealizowałby się, spełniłby się w takim wywiadzie ze mną, dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy też w wiadomości prywatnej, będę wdzięczny. No, wywiady nagrywam dla siebie oczywiście, bo mnie to kręci, ale również chcę dawać wartość odbiorcom mojego kanału, także robię to też dla was, w związku z tym liczę też na waszą pomoc. Oczywiście, jeżeli macie pomysł też na pytania do tych gości, to też wpisujcie w komentarz, czy piszcie do mnie w wiadomości prywatnej. Jeżeli tylko będę mógł, to wykorzystam je w tych wywiadach. Życzę wam udanego weekendu i do zobaczenia w następnym vlogu.